My właśnie w tym pokoju siedzieliśmy z moją teściową, mąż, ja, córka i piliśmy herbatkę. I w pewnym momencie usłyszeliśmy taki ogromny trzask, no bardzo głośny, bo właściwie dzień był, to się działo w ciągu dnia, no ale mimo wszystko zobaczyliśmy, że pękł ten szklany wazonik. On ma tutaj bardzo, bardzo grubą podstawę i pęknięcie w ten sposób nastąpiło. Moja teściowa powiedziała, oj, to jakiś zły znak, coś się stało. Kwiatkowski umiera 22 sierpnia 1974 roku w Krakowie. Na wieść o tej śmierci kardynał Wojtyła porzuca swoje obowiązki w Rzymie i przybywa do kraju, by przewodniczyć uroczystościom pogrzebu Kwiatkowskiego. W drugiej połowie lat 70. Gdynia staje się ulubionym miejscem spędzania letnich urlopów wypoczynkowych. W 79 roku port gdyński osiąga powojenny rekord przeładunków. Ponad 14 milionów ton towarów. Z tego węgiel 3 miliony 700, ruda 1 100, inne masowe 830 parę, zboże 3,8 miliona ton, paliwa płynne 1 300. W sierpniu 80 roku załamuje się prowadzona na kredyt gospodarka epoki Gierka. Fala strajków ogarnia cały kraj, w tym również Gdynię. Pamięć ofiar gdyńskiego grudnia 70 skłania władzę do rezygnacji z rozwiązań siłowych i podjęcia dialogu ze strajkującymi. Pokolenia się zmieniały, ale pamięć pozostała i ten sierpień to wywodzi się z tamtego grudnia moim zdaniem. A my we wrześniu ślub, 19 września, tu strajki. A mąż w naucie sobie siedzi i ja tak sobie chodzę do niego. No, widzisz, mnie tak nie zastrajkował. I wychodzi, a mnie nie wyszedł, cały czas siedział w stoczni. Nie, nawet gdyby ślub było trzeba przyłożyć, to pewnie by przyłożył. Rozpoczęty stanem wojennym okres lat 80. przynosi Gdyni hibernację i nawrót kłopotów znanych z poprzednich dekad. Tak jest aż do przyjazdu w roku 87 papieża Jana Pawła II. Bądź błogosławione ty, morze. Spotkanie z papieżem jest dla gdynian zapowiedzią zmian, których początek wyznaczy okrągły stół władz i opozycji w lutym 89 roku. Kiedy na początku lat 90. znowu mamy możliwość stanowienia sami o sobie, tutaj w Gdyni, podobnie jak przed wojną, zaczyna się dziać. Przede wszystkim za sprawą Franciszki Cegielskiej, pierwszego prezydenta Gdyni w III Rzeczpospolitej. Dzięki jej charyzmie Gdynia staje się rozpoznawalną marką. Był i takim jest typowym przykładem mody lat 90. To były takie czasy, że ludzie tak naprawdę więcej pokazywali swoim życiem, swoimi czynami, niż zwracali uwagę na wygląd. O tym, co znaczy dobra marka, wiedzą w Gdyni najlepiej właściciele istniejącego ponad 80 lat zakładu fryzjerskiego Rokoko. Ta nazwa ciągle z nami była. Wystarczy, powiedzmy, że przeciętny człowiek wsiadający do taksówki po prostu mówił, proszę do Rokoko. Nie potrzebuje wskazywać ulicy. Na tą dobrą opinię musieli pracować pracownicy tego zakładu, prawda? Bardzo znani mistrzowie. Turyści, którzy tutaj przebywają, no to w większości Amerykanie, Anglicy, Niemcy, wielokrotnie zwracają uwagę, że to jest w pełni miasto już europejskie. We współczesnym świecie mierzonym rankingami Gdynia potrafi walczyć o palmę pierwszeństwa niemal we wszystkich dziedzinach. Obecnie miasto przeżywa swoją drugą młodość. Wysoka jakość życia w Gdyni przekłada się na dodatni wskaźnik migracji. Młodych ludzi wabią renomowane uczelnie o profilu morskim, wszystkich pozostałych atrakcje gdyńskiego lata. Dziś w Gdyni żyje się szybko, ale nie przeszkadza to miastu w eksponowaniu uroków życia. Monumentalne żaglowce, wystawiane na plaży spektakle Teatru Miejskiego, musicale Teatru Muzycznego, odbywające się przez cały rok koncerty gwiazd, nadmorskie tawerny z własnym, niepowtarzalnym klimatem. Przestrzeń Gdyni naturalnie wypełniają elementy gdzie indziej egzotyczne. Dlatego Gdynia znów zaprasza do siebie jak na film. Film tworzony przez ludzi Gdyni. Ich talent, zaangażowanie, ich nadzieje, która każe im wiązać swój los z tym właśnie miejscem.
miasto było dla mnie zawsze otwarte, żeby było bezpieczne, żebym mogła znaleźć tutaj pracę i spokojnie żyć.